Witajcie moi drodzy, zapraszam Was na czytanie, a jego temat, co chcą przekazać Tobie Twoi aniołowie i przewodnicy duchowi. Zobaczymy, jakie tutaj nam się pokażą informacje, na co zwrócić uwagę, co trzeba wiedzieć teraz. Trzy opcje do wyboru, wybieracie swoją. Komu jest potrzebna więcej czasu, możecie sobie spauzować. Będziemy zaczynać od jedynki. I tak. Tak zrobimy. Sprawdzę tylko, czy widać. Pierwsza karta nazywa się Oczarowanie. I ta karta odwołuje nas do przeszłości. Do przeszłości, kiedy patrzyliśmy na świat innymi oczami. Kiedy było w nas więcej wiary, kiedy dostrzegaliśmy magię, piękno tego świata. Mam wrażenie, że tutaj niektóre jedyneczki mogliście stracić wiarę, pewność, bądź tutaj jakby nastąpiło utracenie, kiedy w nas się budzi zainteresowanie tym światem, kiedy nas wszystko interesuje, kiedy chcemy poznawać, kiedy w ogóle czegoś chcemy. A tutaj mocno zaznaczono, że warto cofnąć się do tych czasów, cofnąć się w pozytywnym aspekcie tego słowa, żeby przypomnieć, żeby nabrać się mocy. I tutaj anioł kierunku u Was wyszedł. Ta karta mówi o tym, że niedługo manifestuje się Wasza odnowiona umiejętność odnajdywać prawidłowy kierunek i cel. Tak jakby tutaj ten kierunek mógł być stracony, bądź był wybrany cel nie swój, a który narzucony systemem, matryksem, traumą i tak dalej. Bo tak naprawdę, dlaczego ta karta odwołuje do dzieciństwa? Jeśli przypomnieć dzieciństwo, tam najczęściej my odnajdziemy odpowiedzi na nasze pytanie, dlaczego ja przyszedłem na ten świat, co ja tutaj powinnam robić. Oczywiście tam to może być troszeczkę metaforycznie, tak, ponieważ pokazane. Ale jeżeli przypomnieć na przykład, jaki zawód na przykład chciałeś wykonywać, jak sobie wyobrażałeś sobie życie, to można przyłożyć to na dzisiejszy dzień i zobaczyć, jakby zrozumieć lepiej, co tutaj powinieneś robić na tej ziemi. Tak naprawdę na 100% tego tobie nikt nie powie. Oczywiście są fajne rzeczy, tam plan duszy, numerologia, ono wszystko bardzo pomaga, ale tak jakby, żeby poczuć to, to tylko my sami możemy, żeby na 100% poczuć to i jakby iść w to. My możemy tylko to sami. To jakby nasza robota, nasza odpowiedzialność. I tutaj pokazano, że ponownie odczujesz, co jest dla ciebie prawidłowe, a co nie. Jakby, jeżeli teraz tego nie czujesz, to po prostu to straciłeś, bo to na pewno było. Jakby to potrzebne wrócić, jakby to powinno wrócić teraz do ciebie. A powrót może właśnie nastąpić poprzez przypomnienie tych czasów, kiedy widziałeś magię piękne tego świata, kiedy było więcej wiary na przykład w tobie, kiedy czułeś. I to może być nawet w dzieciństwie, tak jak powiedziałam, bądź w jakichś innych okresach życiowych. Tak tutaj pokazane. Głupiec zamiaru. I ta karta mówi, że warto tutaj odnaleźć dla siebie jakiś cel i jego się trzymać. A jaki cel? Może już wiesz, może już to znalazłeś. Jeżeli nie, to poczujesz to.
jakby przypomnij sobie to, jakby coś tutaj trzeba przypomnieć, poczujesz to i pomoże tobie siła zamiaru w realizacji tego. Jeżeli będziesz mieć zamiar i skupisz całą swoją uwagę na realizacji tego, to to osiągniesz. A tutaj u niektórych mogą być różne rzeczy. Dla kogoś to mogą się wiązać na przykład nawet z materialnymi rzeczami, z samorealizacją w zawodzie. Rycerz Pentakli o tym mówi. Mówi o tym, że tutaj trzeba coś doskonale, szczegółowo zaplanować i działać zgodnie z tym planem. Stopniowo, metodycznie, zwracając uwagę na wszystkie detale. Może to być u niektórych materialny cel, tam nie wiem, może ktoś sobie kupi domek, mieszkanie, rozwinie tam swoją działalność, swoją pracę. Może to być jakikolwiek inny cel, ale chodzi o to, że tutaj powinno jakby wszystko być zaplanowane i powinny też być podjęte działania ku temu. Też tutaj ważna będzie wybrać moment. Jakby tutaj patrz, zwracaj uwagę na znaki. Tutaj będzie na coś odpowiedni moment dla ciebie i to poczujesz. Też tutaj mocno zaznaczone, tak u nas tutaj karty czakralne, na jakie czakry, poprzez jakie czakry może iść realizacja, bądź na jakie czakry zwrócić uwagę. Tutaj u nas wyszła czakra sakralna i czakra serca. Czakra sakralna, niezła karta, ona mówi o tym, że ta czakra, ona może być dość silna u was. Ona u nas odpowiada za seksualną energię i za materializację naszych też zechcianek w tym świecie materialnym. Oczywiście jest wiele innych rzeczy, ale ta karta mówi, że macie tą moc. Fajna wyszła karta. Macie tą moc. Jest siła materializacji, siła kreacji w was. Pamiętajcie o tym. A czakra serca tutaj wymaga może nawet oczyszczenia, odblokowania, ponieważ pokazano, że coś tutaj jest. Zobaczcie. Tak? W kartach to, jeżeli coś wychodzi, jakby jeśli czytać obrazowo, symbolicznie, tak, jeżeli u nas coś przyklejone, no to mówi o blokadzie, mówi o urazach bardzo możliwe, o może ktoś nawet mieć problemy, nawet zdrowotne, tak, które w odrębie jakby czakry serca znajduje się. No to jako opcja. Ale tutaj pokazane, że jest potrzebne odblokowanie, oczyszczanie, uwolnienie może jakiejś emocji, ponieważ czakra serca u nas blokuje się poprzez rozczarowanie, poprzez urazę, poprzez emocje nieuwolnione. Kiedy człowiek sobie nie pozwala na przykład płakać tam i tak dalej. Różne mogą być rzeczy. I często, kiedy czakra serca właśnie się blokuje, to człowiek, on traci intuicję swoją i może pójść, zacząć chodzić po prostu nie swoimi drogami i robić nie dla siebie, nie dla swojej duszy, nie dla swojego serca, a co innego. Więc tutaj takie przesłanie, że przypomnij te momenty, kiedy bardziej wyrażałaś siebie z przestrzeni serca, kiedy bardziej czułaś, to pozwoli tobie zrozumieć, co trzeba robić teraz. Co wybrać teraz. No i taka fajna karta tutaj wyszła, kotwica. Mówi o tym, że tutaj nie będzie coś szybko, ale jeżeli będziesz to robić stopniowo, to będzie dobry rezultat. W kontekście takiego... Czyli tutaj może być wszystko, i materialne rzeczy, zawodowe rzeczy, różne psychologiczne rzeczy, tak, jeżeli jakby odczuwasz jakieś emocjonalne na przykład problemy psychologiczne, to tutaj jakby nagroda będzie stabilizacja, spokój, odporność na wszelkie zawirowania życiowe, ugruntowanie się takie.
Może to być też jakaś ziemia, tam dom, mieszkanie, miejsce piękne do zamieszkania. I taka stabilność. Tak tutaj pokazane. Bardzo dziękuję. Jedyneczki. Ja przechodzę do numeru 2. Numer 2. Dwójeczki. Bardzo fajne karty. Niebiańskie przewodnictwo. I w ogóle z tego, co wyszło, tutaj mocno zaznaczone, że bardzo możliwe pracowaliście już tutaj albo nad swoją energetyką, albo w ogóle macie taką wrodzoną, bardzo silną intuicję, bo tutaj podwójnie dwie karty wyszło czakry serca i mówi o tym, że macie dość silną czakrę serca, macie raczej taką odblokowaną czakrę serca, może tutaj była jakaś praca już zrobiona, albo to po prostu jest w Was. I tutaj pokazane, że Was prowadzą niebiańskie przewodnictwo. Raczej już umiecie dostrzegać znaki i widzicie je. Jeżeli nie, to po prostu patrzcie. Znaki na pewno są. To mogą być znaki w postaci dialogu usłyszysz, jakiś film zobaczysz, jakaś książka. Zadajesz pytanie, jak to w ogóle, bo nieraz się spotykam, że piszą ludzie, że nie umiem odczytywać znaków. Jak to w ogóle wygląda? My zadajemy jakieś pytanie i rozglądamy się później, tak? I u nas przychodzi informacja w postaci, nie wiem, filmik na YouTube, gdzie trafi. Usłyszysz jakiś dialog na przykład w sklepie o tym. Książka cię trafi na przykład. Cokolwiek to może być, tak? Ale znaki na pewno są. Ja podejrzewam, że dwójeczki już to dostrzegacie i umiecie nawet odczytywać. Anioł manifestacji. Wasza zdecydowaność i konkretność jakby przynosi swoje plony. Tutaj mam wrażenie, że była już jakaś praca zrobiona, bądź teraz jesteście w trakcie jakiejś pracy. I tutaj już pierwsze plony są i plony jeszcze będą. Nie zatrzymuj się. Takie przesłanie. Dobrze idziesz, w dobrym kierunku idziesz. Nie zatrzymuj się. Idź. Koło fortuny. Pokazano, że prowadzą Was do jakiegoś nowego etapu w Waszym życiu. Jakieś bardzo pozytywna zmiana, czy to będzie na przykład podróż, czy to będzie przeprowadzka na przykład, czy to będzie, wiecie, tak jakby życie się odmienia na 180 stopni w pozytywnym kierunku. Oczywiście to może być i coś materialnego, nie, samochód ktoś sobie kupi, tak, i to też nieraz nam może tak życie ułatwić. Tak, bo ta karta często też mówi o takich o podróżach, o odległościach, o środkach transportu, więc tutaj może być też, że jakiś ważny zakup, który cię odciąży od czegoś. Najważniejsze tutaj przesłanie, które mnie idzie, nie zatrzymuj się. Już jakby wiesz, co masz czynić, po prostu idź dalej. Idziesz w dobrym kierunku, prowadzą cię do bardzo pozytywnych zmian. Pozwól swojej intuicji prowadzić ciebie. Nie blokuj ją. Też mam wrażenie, że tutaj możesz wejść na poziom mistrza w jakiejś dziedzinie. Może coś już dobrze umiesz, ale to mówi o takim mistrzu, czyli wyższy jeszcze poziom w jakiejkolwiek wiedzy. Może to dotyczyć pracy, bądź to może chodzić o wysoki taki rozwój duchowy też.
wzmocnienie energetyki swojej, bądź to konkretne takie zaszczyty na poziomie takim edukacyjnym, jakaś edukacja, jakaś praca, zdolności do przekazywania też swoich umiejętności innym ludziom, to też jako przykład. Poziom mistrzostwa w czymś. Nie wiem, co to będzie, kochani, każdy to będzie miał swoje, ale wysoki poziom to tutaj pokazany. Może będziesz na przykład jakieś rzeczy robić, tak, ręczna na przykład robota, to może chodzić o jakieś tam studia, po prostu może chodzić o fizyczne ćwiczenia. Jakby sens w tym, że poziom mistrza, o tak. Tak tutaj pokazano. No i dwie karty u nas wyszły zielone, które mówią o sercu. Czyli tutaj masz niesamowitą energię, mianowicie na poziomie serca. I wyrażanie siebie z pozycji serca, to właśnie twoja misja, można tak powiedzieć. Wyrażanie siebie poprzez miłość. Oczywiście czytanie jest ogólne. Może tak być, że komuś zwrócić też uwagę trzeba na tą czakrę, że przy prawidłowym tutaj odblokowaniu, przepracowaniu was otworzy się to, tak, jeżeli teraz tego nie czujecie. Ale ja mam wrażenie, że tutaj jednak już to jest. Już to jest. Albo wchodzicie w to, albo już to odczuwacie jakby na maksa. I też fajna karta, lilia wyszła. Pokazano, że jesteście prowadzeni. Lilia w ogóle, ona w kartach pokazuje protekcję wyższych sił, aniołów. Was prowadzą. Wam będą pomagać. U was może być dobre takie połączenie też z anielskimi energiami. Możecie to odczuwać. Może tak być, że tutaj pojawi się jakiś przyjaciel bądź przyjaciółka. Tak jakby tutaj też jakaś fajna komunikacja, współpraca, interakcja też wam będzie dana, co też będzie sprzyjać, żeby tutaj wykonaliście jakąś misję na tej ziemi. A my wszyscy tutaj wykonujemy misję. No misję tak powiedziane globalnie, tak? Ale to nieważne, co tam. Nie wiem, może ktoś posadzi drzewa, ktoś tam napisze książkę. To tak naprawdę dla Boga nie jest ważne. To my tam nadajemy tą ważność. Sens w tym, że tutaj może być jakaś współpraca z kimś. Tak jakby na przykład chcesz coś robić i odnajdzie się, bądź jest już ta osoba, która może ci w tym pomóc, żeby jeszcze więcej stworzyć. I tutaj, co ciekawie, dwie karty wyszło, serca. Czyli tutaj możesz działać razem ze swoją bratnią duszą. I to niekoniecznie związki tam małżeńskie, romantyczne. Nie, to może być przyjaźń, to może być taka po prostu duchowa współpraca z kimś. Tak tutaj pokazane. Bardzo dziękuję. Dwójeczki. Napiszcie mnie. Bardzo ciekawe mnie będzie poczytać. Życzę wam wszystkiego dobrego. I przechodzę do numeru 3. Numer 3. Co tutaj u nas wyszło? I tak, trójeczki, wasze karty.
romantyczne uniesienie. Tutaj zaznaczone dla Was przede wszystkim, że Wy tutaj macie duże roboty, ponieważ Wy przechodzicie swoje lekcje, swoje procesy i to idzie na kilku płaszczyznach. To może dotyczyć i sfery romantycznej, damsko-męskiej, może chodzić i o rozwój osobisty, zawodowy i o relacje z dziećmi. Jakby tutaj wielu zadań przed Wami. Może to już jest dużo przerobione, bądź jesteście teraz w trakcie, ponieważ tutaj pokazane, że działo się, bądź dzieje się teraz, że dużo tutaj rzeczy naraz. Dużo trzeba jakby zrobić teraz mianowicie, zrozumieć, przerobić, przejść. I to mogą być i pozytywne rzeczy, czyli jakaś ogromna ilość możliwości. Ale jeżeli to wszystko się dzieje szybko, dużo tego, to też wywołuje stres. Też tutaj mocno zaznaczone. Boginia natury wyszła Wam i jej przesłanie. Wy zbieracie to, co zasadziliście. Jakby tutaj takie przesłanie, co zasiewasz, to uzbierasz. Że tutaj jakieś plony, które teraz zbieracie, jest rezultatem tego, co było wcześniej zasiane. No, w postaci relacji na przykład. W postaci też relacji z dziećmi. W postaci tam jakichkolwiek innych rzeczy, ale przesłanie takie, że to, co teraz masz, to jest rezultat poprzednich działań. Jakby jeżeli nie jesteś zadowolony z tego, to tutaj trzeba coś przeanalizować, przewartościować. I pokazano, że dość szybko tutaj mogą iść zmiany w Twoim życiu. Że tutaj dość szybko możesz coś zrozumieć, uzdrowić, przerobić i to będzie na takich wysokich obrotach, tak szybko będzie iść, że po prostu możesz się zdziwić nawet, że to tak szybko. No i generalnie tutaj pokazano, że na wielu płaszczyznach idzie teraz transformacja, idzie przerobienie lekcji. Czyli jakby tutaj dotknięte kilka dziedzin życia. I to może i miłosna być sfera, i sfera relacji z dziećmi, i sfera zawodowa, rozwojowa i tak dalej. Jakie tutaj przesłanie dla Was? Głupiec zdziwienia. Nigdy nie przestawaj dziwić się. Jak ja widzę to przesłanie, to kartę Wam radzę minimalizować poziom stresu, jeżeli go rzeczywiście odczuwacie, bo tutaj to zaznaczone, za pomocą kontaktów z naturą, ze zwierzętami, za pomocą obserwacji, medytacji, obserwacji piękna, to co piękne, to co Wam się podoba. Też mocno tutaj zaznaczono, że mogą iść jakieś tutaj zakłócenia po korzennej czakrze. Jak to w ogóle zrozumieć? Podwyższony poziom stresu, kiedy człowiek za dużo się martwi, kiedy nie ma poczucia bezpieczeństwa, mogą być złe relacje, konflikty w rodzinie, z bliskimi, jakieś rodowe takie rzeczy też, za to więź z rodem też odpowiada korzenna czakra. Ona może dawać jakieś nadmierne, takie jakby jedzenie nadmierne zamartwianie się, strachy, problemy ze snem i generalnie ze zdrowiem też. On odpowiada za nasze fizyczne ciało też. Więc tutaj niektóre trójeczki Wam idzie przesłanie, żeby zaopiekować się też sobą, mianowicie na poziomie fizycznym, fizyczne zdrowie, jak i również poziom stresu. Co tutaj pokazane jeszcze? Pokazano, że u Was bardzo aktywna i bardzo taka harmonijna Sahasrara, nasza czakra, która odpowiada za więź, kontakt z Bogiem. I bardzo często, kiedy u nas tak ciekawie wyszło, kiedy po dolnych czakrach idzie blokada, bądź idzie jakaś tam dysharmonia, a górne czakry aktywnie otwarte, człowiek może mieć trudności z finansami, może mieć takie też różne skoczki emocjonalne, taki niepokój, jakby
Z jednej strony to bardzo fajnie, także taki dobry kontakt z górą, takie połączenie, ale jakby potrzebna harmonia. Trzeba też nie zapominać o materialnych rzeczach, czyli o naszym fizycznym ciele i takich ziemskich aspektach. Też tutaj pokazana karta bocianów, że idą zmiany pozytywne, sama karta bociany, ona pokazuje pozytywne zmiany i to może się wiązać z domem, z rodziną, ze związkiem. Może też pokazywać jakieś podróże na zasadzie, że na przykład nawet przeprowadzki, to mogą być inne kraje, jakby dalsze podróże. Bociany dają zawsze pozytywne zmiany. Tak tutaj pokazane. Tutaj też idzie przesłanie, że jeżeli pracujesz od dawna na coś, to twoja praca, twoje marzenie, to co wierzyłeś w to, nie poddawałeś się, da swoje plony. Tak tutaj pokazane. Bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.